Z z to znaczy, co z tą a, pan, panie, panie ministrze, dla chorych? Myślę, na co że pan to nie jest ta sprawa naj, najważniejsza z punktu widzenia systemu. Ale bardzo efektowna. Może bardzo efektowna, tak. Może posłowie, mniej efek posłowie ruchu za wnieśli białe trumienki ostatnio na posiedzenie sejmowej podkomisji, żeby pokazać, że, to, że to uniemożliwiacie pokaz pomoc małym dzieciakom. To jest zupełnie niedopuszczalne. Trumna oznacza śmierć. A śmierć w kontekście marihuany oznacza skrót myślowy. Bez marihuany ludzie będą umierać. To jest po prostu nieprawda. Dobrze, na co jest się pan w stanie to jest zgodzić, kłamstwo, które, które wprowadza ludzi zupełnie w błąd, manipulacja niedopuszczalna i uważam, że nie powinno się takich Dobrze, a robić. A na co jest się pan nie Marihuana zgodzić w niczego nie leczy, od tego trzeba zacząć. Nikt nigdzie nie udowodnił, że na przykład, tak jak niektórzy uwa uważali czy uważają, można raka leczyć marihuaną albo jakąś. Inną Ale daje chorobę. pewną ulgę, jeśli chodzi o ból, prawda? Panie redaktorze, Panie prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o takie działania jak zmniejszenie napięcia mięśniowego w niektórych chorobach, na przykład w sadnieniu rozsianym, jak redukcja bólu w niektórych chorobach, jak redukcja nudności i wymiotów w niektórych chorobach, marihuana ma jakieś tam działanie, ale ono jest bardzo niewielkie i jest silna konkurencja lepszych leków. Dobrze, ale ja rozumiem, że pan, Więc, pan panie miszę, bo pan mi nie chce tego e, e, po powiedzieć, że pan jest przeciwnikiem, wskazam, prawda, do marihuany. Panie redaktorze, nie można mówić, zwłaszcza jak pan się do mnie zwrócił na początku, pan Panie doktorze. Jestem lekarzem rzeczywiście nie można mówić o tym, że jest się czegoś zwolennikiem lub przeciwnikiem w medycynie, bo to po prostu nie bardzo ma sens. Medycyna to dziedzina oparta na faktach, na dowodach. Ale ja to jest ja ja bardzo konkretnie w Sejmie Jeśli jest projekt, chodzi... który mówi tak, będzie można kupować Jeśli... susz z zagranicy i pod kontrolą po to, lekarza bardzo, kupować w Polsce, żeby prawdopodobnie bardzo nielicznym pacjentom, kto, dla których lekarze, których lekarze leczący uważają, że rzeczywiście marihuana czy preparaty pochodzące z marihuany mogłyby być korzystne, żeby tym pacjentom można było zaoferować to leczenie na normalnych zasadach. Czyli zgodzi, tak? pacjent dostanie receptę, pójdzie mhm. do apteki i apteka z tego, z tego surowca sprowadzonego, to może być susz, to może być olej, olej. być może mhm. jakieś inne też półprodukty, z tego wykona mu na zasadzie robionej na przykład czopki albo jakiś tam inny preparat, który jest potrzebny i to chcemy zapewnić. Czyli można powiedzieć, wychodzimy naprzeciw temu oczekiwaniu podstawowemu. To znaczy jest, jest pacjent, potrzebuje tego, dostanie. Natomiast z całą pewnością jestem przeciwny wprowadzeniu szerszej lub węższej, węższej regulacji, która by dopuściła uprawę konopi Rozumiem. indyjskich w Polsce, bo to jest po prostu do niczego niepotrzebne i ci, którzy tego żądają, moim zdaniem, mają zupełnie co innego na celu.